O plany dotyczące budowy dróg lokalnych podczas środowej sesji pytali radni. Zbigniew Demezer przypomniał rozczarowanie, jakie spotkało w ubiegłym roku przede wszystkim mieszkańców trzech ulic. Kawaleryjska 41. Pułku i Powstańców Śląskich była na liście rezerwowej. Cieszyliśmy się z tego, że jest na liście rezerwowej. Po wstępnych rozmowach otrzymaliśmy informację, że okej, ta inwestycja zostanie dofinansowana ze środków zewnętrznych. Okres wyborczy, tak średnio żeśmy wierzyli w to, ale no, trzeba wierzyć władzy, jeśli mówi, że będzie dofinansowanie. Zaplanowaliśmy pieniążki w budżecie miasta jako dołożenie do tej inwestycji. Mało tego, ogłosiliśmy przetarg na budowę tych trzech dróg. Przetarg jednak, choć przyniósł bardzo optymistyczne wieści ekonomiczne, bo najlepsza z ofert była niezwykle atrakcyjna cenowo, został ostatecznie unieważniony. Okazało się bowiem, że zewnętrzne środki mające wesprzeć inwestycję do miasta jednak nie popłyną. Czy jest możliwość, że złożymy do jakiegoś programu w tym roku tę inwestycję, czyli damy szansę, żeby zrealizować to zadanie? Zadanie, które było w tej chwili już w kolejce według naszego planu budowy dróg lokalnych? Czesław Renkiewicz w odpowiedzi szerzej naszkicował temat lokalnych dróg. My czerpaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Składałem 10 wniosków, jedna albo dwie ulice przechodziły. Ja nie wiem, czy ten fundusz będzie, czy nie będzie dzisiaj. Nie możemy dowiedzieć się, bo rząd na razie nie daje nam żadnych sygnałów. No to oczywiście to wojewoda tam ogłaszał i tak dalej, my składaliśmy do wojewody i później premier Rady Ministrów, czyli prezes sam osobiście to tam przyznawał nam te środki na ulicę. Oczywiście on tego nie robił, urzędnicy tam robili w kancelarii KPRM-ie. Natomiast dzisiaj ja nie wiem, czy ten Fundusz Rozwoju Dróg będzie rządowy, czy nie będzie. Czy będzie może inna jakaś oferta? Nie mam pojęcia. Czy Fundusz Inwestycji Strategicznych, czyli ten Polski Ład, z którego mamy środki przyznane na ulicę Powstańców Wielkopolskich, Piaskowu i Rejmonta, to mamy oczywiście już tutaj, można powiedzieć, no prawie przygotowujemy tę inwestycję do realizacji, te trzy będą, ale czy my jako samorządy, i to już na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu było, samorządy opowiadają się za realizacją tego Funduszu Inwestycji Strategicznych, ale nie ma odpowiedzi, czy będzie kontynuacja tego programu. Czas pokaże. I to już odpowiadam tak, że my mamy tak dużo do nadrobienia i tak dużo nam się teraz nagromadziło takich pilnych tematów, bo to nie tylko te trzy ulice, ale tam przecież ulica Lazurowa, Bałtycka, na osiedlu Staniszewskiego, też tam są kolejne ulice do wykonania. Słucham? A Polna tu już ma drogi dobre i tam nic nie trzeba robić. Jakieś utwardzone. 40 lat temu porządny asfalt był, jest jeszcze. Natomiast no tutaj ludzie brodzą, ludzie w błocie, w wodzie, nie? I no trzeba było to robić, ale na dzisiaj ja nie jestem Duchem Świętym, nie jestem w stanie przewidzieć, jakie pieniądze z zewnątrz my będziemy mogli pozyskiwać na ten cel. Włodarz miasta zapewnił jednak, że pracownicy ratusza monitorują sytuację i gdy tylko pojawi się jakakolwiek szansa uzyskania wsparcia, miasto o nie wystąpi.